No, a tym razem jedziemy z delikatnym ładunkiem klasa ADR-5 i ważna dostawa. Całe 600 km. Okej, tylko teraz tak, zobaczmy. Aha, okej. I trzeba się będzie zatankować. Teoretycznie mogłem wyjechać, ale... Jadąc tutaj zarobiłem 2 mandaty za prędkość, ale to tylko dlatego, żeby znowu nie mieć takiej sytuacji. Że mi coś umknie, jakaś dostawa. Zatrzymacie się, czy nie może... No bajer. Co jest uszkodzone? Tylko to. To pal licho. Tylko ciężarówka. Jak ciężarówka, to pal licho. Bo za tą dostawę dostaniemy 120 tysięcy ponad, więc... Naprawa 2%, to tam będzie pikuś. Jest 40 tysięcy pewnie. Teraz trzeba przypolować na stację benzynową. Aha, już dostałem mniej niż ta dostawa. Ale nie no, średnią to ma zabójczą jednak. Many był, jak dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli nie, był jedną w ogóle z ciężarówek w ETS-ie. Choroba. No przez to, że tyle ich było tutaj. I przez ten zjazd. Z 3 na 2 pasy. No nic. Jeszcze nie jedna stacja paliw przed nami.
żeby 50 na 100 chlać w stosunkowo niewielkim ładunku, trochę moim zdaniem przesada, ale okej. Puszczają? Jak puszczacie, to okej. Jest 90 i powoli lecimy. Masakra, jak tu jest wąsko. A nie, już tą drogą jechałem, tylko w jakimś innym kierunku, ale... Ale coś ta prognoza pogody, to powiem wam szczerze, że coś tu się nie sprawdza. Weekend miał być tak ciepło, a było... sami wiecie jak. 10-11 stopni, chyba w ich snach. O, stacja benzynowa, tylko pytanie po której stronie? Teoretycznie po prawej powinna być, zobaczymy. Skoro mi się pokazało, to trzeba się zatankować, nie ma wyjścia. No ta moc jest po prostu zatrważająca, tak, no. Przy 22 tony, 22 tony. No to powiedzmy, że można im wybaczyć. Aha, już nie powiem ile razy już jechałem tą drogą, ale okej. I pies mógłby się ogarnąć tak swoją drogą. Prowadzić przez drogi, których jeszcze nie odkryliśmy, ale okej.
dobrze coś czuję, że zrobiłem, że zatankowałem. Wcześniej, bo przy takim spalaniu coś czuję, że średnia szybko mi skoczy, bardzo szybko do góry. Jak mam chwilowe 70, no to sami sobie policzcie. Jak to będzie fajnie. Nie taki wcale długi odcinek, a spalanie będzie duże. Oj, idealnie się zmieściłem. Nie. Yeah. Jeżeli ja 70 paliłem tam, to strach pomyśleć, ile ja będę palił na autostradzie. Jest 130. Limit. No chyba, że tam było wyjątkowo paskudnie pod górkę, więc... Tempomat jest ustawiony na 130, pamiętajcie. Jechaliśmy do Niemiec i autostrady już nie mają ograniczników, więc można jechać. Zrobiłem w tym momencie ten pomoc o 140, nie pokazywałem wam, bo pokażę wam tylko po prostu. Ale nie wiem, czy się zwiększy, czy nie. No ja zaraz się skończy ta sielanka. Proste autostrady. Patrzę, co to za światełka? To na naczepie są. No i jedziemy dalej.
tym mostem chyba jeszcze nie jechałem. Ale jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Bo go po prostu nie pamiętam. Aha, trzeba już się szykować na prawy pas. Trzeba przycisnąć. Już się powoli szykować na prawy pas. Że tu nawet i setka będzie za dużo dla mana, ale spoko. Cały czas chla 70, to jest w ogóle ewenement na skalę Eurotracka, coś czuję. A, zapomniałem, że do tego jeszcze dojdą mi na prawa opon, ale okej. Dobra, jedź. Takie widzę 60-70, to jest dlatego... Tego ma na spalanie 60-70, to widzę, że to jest pikuś. Tracić prędkość i jedziemy za nim. No jedź! Fuh.
Kraków. To jest jedyny, przynajmniej jak na razie w tej grze. Nie pamiętam jak było ze Skanią, ale tu jest na pewno. Że na tempomacie przyspiesza znacznie wolniej. Niż jak mu się doda pedał gazu, co tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Skrzynia się zawiesiła, widzicie? LOL. Zawiesiłem skrzynię. Ile mam spalanie? Nie wiem, w jaki ona się tryb załączyła, ale no. No mądre to z poziomu tego... tej sztucznej inteligencji to nie było. Jak to ładnie wygląda. Nawet. Wszystko podświetlone. Tak, bo tutaj, tak. To mistowa będzie naprawdę potrzebna, no. Myślałem, że będzie gorzej. Ale dlatego, że jadę niecałe 90, bo przy stowie mogłoby być nieciekawe. No tak, lepiej trzeba było zrobić zakrętasy wokoło górki zamiast. Nie wiem, spalania pokazać.
masz. Spalanie jest naprawdę grube. Tylko 50 km. Już 3000 km zrobiliśmy. A w jakim zrobiliśmy? Tym drugim tylko 11 tysięcy. Zaraz sprzedałem. Zobaczcie, jak tu kilometry szybko lecą. Faktem też jest to, że naprawdę wybieram długie trasy. Lecę bez dotykania gazu, jakby ktoś pytał. Wyłącz się. I ten kierunek jest beznadziejny w manie. Czekaj. Okej. Nie wiem czemu tak, ale okej. Pięćdziesiąt jeden, ciekawe. Aby tylko to nie była ta wąska. Wąska brama. Ale to jest chyba to. Niestety. Kurde. Może tu wystarczy tylko wjechać kawałek. Jest 22 poziom.
raz, dwa, trzy, cztery, piąta. Dostawy do 1500 km. No i dobra, moi drodzy, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.